Ada, spotykamy się na premierze filmu Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa. Jakie masz oczekiwania od tego obrazu? No mam nadzieję, że wyszedł bardzo dobrze. Jestem ciekawa, zobaczymy po filmie. Właśnie, a jakie kino lubi Ada Śledź przede wszystkim? Co najbardziej sobie cenisz w kinie? Jakie filmy, do jakich lubisz wracać? Ja uwielbiam w ogóle gatunek horrorów, także wszystko to, co mroczne, mnie interesuje i no i tyle tak naprawdę. A czy sama siebie widziałabyś w filmie? Bo moim zdaniem jesteś bardzo fotogeniczna, można by spokojnie cię obsadzić w jakiejś roli. Spotykałaś się już z takimi propozycjami, bo po Love Island coś się już musiało pojawić. Jeszcze nie dostałam propozycji wystąpienia w filmie, natomiast jestem otwarta i zobaczymy, jeżeli tak wyjdzie, no to... Jak oceniasz zmianę w swoim życiu po programie Love Island? Co dała ci Wyspa Miłości? Bo na pewno dużo się pozmieniało. Chociażby przeprowadziłaś się z Wrocławia do Warszawy. Tak, przeprowadziłam się z Wrocławia do Warszawy. Na pewno dostałam większą popularność, także bardzo się cieszę i no zobaczymy, co mi los przyniesie. A jak oceniasz te pary, które stworzyły się w programie, tuż po programie? Jak to wygląda twoim zdaniem? Ja bardzo mocno trzymałam kciuki za Sylwię i Mikołaja, także cieszę się, że są do tej pory razem i widziałam, że coś tam się rodzi między Frankiem i Marietką, także też trzymam za nich kciuki. A spodziewałaś się, że związek Oliwii się rozpadnie? A rozpadł się? Nie mam pojęcia, pierwszy raz słyszę.